Czytając o SCP, często spotykamy się z pojęciem preparatów amnezyjnych. Jednak wiele osób jedynie domyśla się, czym one są i nie wie, jak działają ich poszczególne rodzaje. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o preparatach amnezyjnych stosowanych przez Fundację. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, trzeba koniecznie powiedzieć, że preparaty amnezyjne nie są do końca kanoniczne. Chociaż są one nieodłączną częścią Fundacji, nie ma nigdzie jednoznacznego opisu sposobu ich zastosowania i w niektórych przykładach mogą one się różnić od opisu, jaki poznacie w tym odcinku. Ale tak jest urok Fundacji. Jest ona tworzona przez luźną społeczność i występuje w niej wiele niespójności. A teraz przechodzimy do odcinka. Na samym początku warto powiedzieć, czym w ogóle są preparaty amnezyjne. Jak sama nazwa wskazuje, są to środki wywołujące amnezję u osoby, której zostaną podane. Poszczególne ich rodzaje mogą mieć różne właściwości i formy. Najczęściej Fundacja wykorzystuje je do tuszowania informacji poprzez wymazanie niewygodnych wspomnień. Zazwyczaj podaje się je już po poznaniu przez kogoś tajnych informacji, ale nie zawsze. Są one uznawane za jedno z najpotężniejszych narzędzi Fundacji i z tego powodu przy korzystaniu z nich wymagana jest szczególna ostrożność oraz wcześniejsze przejście specjalnego szkolenia. Nadużywanie preparatów amnezyjnych jest surowo zakazane i skutkuje podjęciem czynności dyscyplinarnych, degradacją lub tym i tym. W takiej sytuacji najważniejsza jest opinia Komitetu do Spraw Etyki. To właśnie oni decydują, co powinno się robić, a czego nie. Warto tu również zauważyć, że pomimo iż sam komitet jest uznawany przez wielu za mało znaczący i praktycznie zbędny, posiada on ogromną władzę w Fundacji, również w sprawach niezwiązanych z preparatami amnezyjnymi. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy kilka rodzajów preparatów amnezyjnych. Są one podzielone na kilka klas oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, z których każda ma inne właściwości. Należy też pamiętać, że preparaty należące do tej samej klasy nie zawsze są tą samą substancją. Są to różne związki mające po prostu podobne działanie. Pierwszą oraz najpopularniejszą klasą preparatów amnezyjnych jest klasa A. Są one przeznaczone dla ogólnego użytku w terenie oraz wymagają jedynie upoważnienia poziomu pierwszego, przez co w razie potrzeby praktycznie każdy pracownik może uzyskać do nich dostęp. Występują one w postaci aerozolu i działają od 6 do 12 godzin. Do ewentualnych skutków ubocznych ich użycia należą senność, bóle głowy oraz mdłości. Główną zaletą preparatów amnezyjnych klasy A jest możliwość stosowania ich jednocześnie na wielu osobach. Zdarzały się nawet przypadki używania ich na całych populacjach przez rozpylenie ich z powietrza. Można je również aplikować za pomocą 40 mm pocisków dostarczających preparat do zamkniętych przestrzeni, jak również małych, ręcznych rozpylaczy jednokrotnego użytku. Ze względu na skład chemiczny, już po podstawowym przeszkoleniu przedawkowanie preparatów amnezyjnych klasy A zdarza się niezwykle rzadko. Ich właściwości sprawiają, że mogą być bezpiecznie wdychane w dużych ilościach, a ich skuteczność wynosi 98,7%. Sprawia to, że są idealne do zastosowania przez agentów polowych, siły szybkiego reagowania oraz mobilne formacje operacyjne. Jedyną rzeczą, na którą trzeba uważać przy aplikowaniu preparatów amnezyjnych klasy A, jest przypadkowe użycie ich na samym sobie. Agenci są specjalnie szkoleni, by zapobiec takim incydentom, jednak pomimo tego zaleca się, by przy ich aplikowaniu był przynajmniej jeden dodatkowy pracownik Fundacji, który zareaguje w razie przypadkowego użycia ich na samym sobie. Drugim rodzajem są preparaty amnezyjne klasy B. Są one podobne do poprzednich, z drobnymi różnicami. Tak samo są przeznaczone dla ogólnego użytku w terenie, jednak wymagają już upoważnienia poziomu drugiego. Występują zazwyczaj w formie tabletek rozpuszczalnych lub płynu i są podawane doustnie lub przez zastrzyk, dzięki czemu mają większy wpływ na organizm i mogą działać dużo dłużej, od 20 do 72 godzin. Potencjalnymi skutkami ubocznymi ich przyjęcia są senność, długotrwała parestezja, migrena oraz tymczasowe problemy z widzeniem. Są tak samo bezpieczne jak preparaty klasy A, co sprawia, że są używane przez wiele oddziałów. Dodatkowo przypadki użycia ich na samym sobie zdarzają się niezwykle rzadko, dzięki czemu przy ich aplikowaniu nie jest wymagana obecność dodatkowego personelu. Trochę silniejsze od wcześniejszych są preparaty amnezyjne klasy C. Zazwyczaj są używane przez oficerów śledczych,
na przykład po przesłuchaniach lub zatrzymaniu kogoś w placówce fundacji, a nie podczas pracy w terenie. By uzyskać do nich dostęp, wymagana jest zgoda pracownika z minimum trzecim poziomem upoważnienia. Aplikuje się je przez zastrzyk bezpośrednio do krwioobiegu i usuwają one wspomnienia od 4 do nawet 9 dni, a do efektów ubocznych należą senność lub nawet niewielki paraliż, co wymaga już interwencji medycznej. Skuteczność wynosi jedynie 92,8%, przez co zaleca się dodatkową obserwację osób po przyjęciu preparatu amnezyjnego. Dodatkowo nie zaleca się używania preparatów amnezyjnych klasy C więcej niż 4 razy na jednej osobie. Następne są preparaty amnezyjne klasy D, które wbrew pozorom nie mają zbyt wiele wspólnego z pracownikami klasy D. No może poza procedurą terminacji, ale ten temat jest na tyle zawiły, że nie będę się nad nim tutaj rozwodził. Wystarczy chyba jak powiem, że niektórzy twierdzą, że comiesięczna terminacja nie polega na zabijaniu personelu klasy D, tylko na wymazywaniu ich wspomnień i przenoszeniu do innej placówki, ale to tylko niepotwierdzona teoria. Preparaty klasy D stosuje się zazwyczaj w leczeniu anomalnej psychozy lub usuwaniu wpływów obiektów memetycznych. Wymazują one wspomnienia z ponad 3 tygodni i wymagają zgody przynajmniej 2 pracowników poziomu trzeciego oraz dodatkowego nadzoru podczas aplikacji. Podawane są przez dwuetapowy wlew dożylny, a aplikacji może dokonywać jedynie wyszkolony personel medyczny w kontrolowanych warunkach. Do efektów ubocznych należą ospałość, paraliż wymagający dodatkowej rehabilitacji oraz możliwe uszkodzenia mózgu. W przeszłości preparaty amnezyjne klasy D miały niższą desygnację i były wykorzystywane zamiast preparatów klasy C. Jednakże Komisja do Spraw Etyki uznała, że ograniczona skuteczność oraz wpływ na ludzki mózg nie są dopuszczalne. Obecnie są one stosowane w skrajnych przypadkach do wyzwalania spod niektórych wpływów psychicznych i memetycznych. Jednymi z najsilniejszych środków są preparaty amnezyjne klasy E. Oficjalnie używa się ich w sytuacjach, gdy czyjaś osobowość zostaje uznana za zagrożenie. Do ich użycia wymagany jest wniosek złożony przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4, zatwierdzony następnie przez Komitet do Spraw Etyki. Aplikacji dokonuje wyłącznie wyspecjalizowany personel medyczny przez wielostopniowy wlew dożylny. Jest to spowodowane faktem, że te środki całkowicie wymazują wszystkie wspomnienia danej osoby. Do efektów ubocznych należą senność, długoterminowy paraliż, możliwe uszkodzenia mózgu, a nawet śpiączka. W 0,02% przypadków mogą one spowodować nawet stan wegetatywny. Taka jest oficjalna wersja znana wszystkim pracownikom z upoważnieniem poniżej poziomu 4. A jak jest w rzeczywistości? Klasa E nie jest preparatem amnezyjnym. Została ona umyślnie stworzona, by permanentnie umieszczać poszczególne osoby w stanie śpiączki, kiedy terminacja nie jest zalecana lub możliwa. Osobom z upoważnieniem poziomu 3 i niższego wmawia się, że działają one normalnie, a obserwowane efekty uboczne są rzadkimi przypadkami, a nie zamierzonym celem. Dodatkowo, w roli środka zapobiegającego nadużyciom, pracownik może zlecić użycie preparatu amnezyjnego klasy E tylko i wyłącznie raz przez cały okres zatrudnienia. W sytuacji, gdy wymagane jest całkowicie usunięcie wszystkich wspomnień, stosuje się eksperymentalne preparaty amnezyjne klasy F, które są obecnie w fazie testów. Jak na razie używa się ich praktycznie tylko do testów na ludziach, co wymaga zgody pracownika poziomu 4. Podaje się je przez wielokrotne zastrzyki wraz z innymi lekami psychotropowymi w połączeniu ze stymulacją audiowizualną oraz terapią elektrowstrząsową. Powoduje to całkowite wymazanie wszystkich wspomnień danej osoby i zastąpienie ich innymi. Efektami ubocznymi są senność, tymczasowy paraliż oraz nadwrażliwość na bodźce audiowizualne. Wszystkie testy na preparatach amnezyjnych są kontrolowane przez Komitet do Spraw Etyki. Obecnie testy na ludziach są skuteczne w 83,9% przypadków. By osiągnąć zamierzony efekt, wymagany jest 5-dniowy proces uwarunkowywania oraz specjalna terapia. Wszystkie badania wykonywane są przez wyspecjalizowany personel medyczny wraz z odpowiednio przeszkolonym psychologiem w specjalnie kontrolowanych warunkach. Preparaty amnezyjne klasy F w połączeniu z innymi substancjami psychoaktywnymi pozwalają przebudować umysł danej osoby przy niewielkim oporze ze strony podświadomości. Dodatkowa stymulacja audiowizualna musi być specjalnie dostosowana na bazie oryginalnej psychiki pacjenta, by zmaksymalizować szanse powodzenia. To wszystko w połączeniu z terapią elektrowstrząsową przynosi obiecujące rezultaty. Po zakończeniu terapii, pacjent może być wypuszczony do społeczeństwa
jednak musi on przebywać pod stałą obserwacją. Ostatni na naszej liście jest specjalny protokół Enui. Informacje o nim są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla członków Rady O5, a wykorzystuje się go tylko i wyłącznie w sytuacjach kryzysowych za jednogłośną decyzją Rady. Praktycznie wszystko, co o nim wiemy, zawarte jest w specjalnym liście. Do każdego, kogo może to dotyczyć. Jeżeli to czytacie, znaczy to, że stało się coś okropnego i pomimo waszych największych wysiłków, jest to wasz ostatni akt desperacji. By być szczerym, nie da się przewidzieć, co się stanie. Ktokolwiek w swojej nieskończonej mądrości to zrobił, pośpiesznie nabazgrał instrukcje w notesie w biurze O5 bardzo dawno temu. Te instrukcje dla tak zwanego protokołu Enui wymagają jednomyślnej decyzji tej rady. Długiego kodu składającego się z wszystkich prywatnych numerów zatrudnienia O5 w odwrotnej kolejności, wpisanego do terminala, który następnie powinien być schowany gdzieś tak, by niemożliwym było ponowne odnalezienie go. Tym sposobem nie zapomnimy o nim w sytuacji takiej jak ta. Przypuszczamy, że w jakiś sposób wpłynie to na każdego. A przynajmniej mamy taką nadzieję. Nawet się nie wysilaj, by tego szukać. Czymkolwiek jest to urządzenie, lub środek, lub zagrożenie poznawcze, lub memetyczne wyrażenie, lub jakaś inna abstrakcyjna rzecz, jest zagrzebana gdzieś głęboko w samych trzewiach ośrodka 45, a ludzie, którzy to tam schowali, są albo martwi, albo już dawno o tym zapomnieli. Naprawdę zadziwiający jest fakt, że tak naprawdę nie wiemy, ile razy użyliśmy już wcześniej protokołu Enui. Za każdym razem musimy się go uczyć od nowa. Nawet teraz, gdy to piszę, przygotowywujemy się do przywołania go poza placówką. Więc usiłuję zebrać wszystkie małe wskazówki porozrzucane tu i tam i utrwalić je na odręcznej notatce dla przyszłego siebie lub innych członków Rady O5. Najwidoczniej są rzeczy, które nawet my, O5, ukrywamy przed sobą. Jedyne co wiemy, to to, że wcześniej zadziałało. Komu w drogę, temu czas. Zabezpieczać, przechowywać, chronić. O5. Są to już wszystkie najważniejsze informacje o preparatach amnezyjnych. Jeżeli podobają się wam odcinki tego typu i chcecie ich więcej, napiszcie to w komentarzu oraz zostawcie łapkę w górę, a na pewno będzie ich więcej. A na razie będę się z wami żegnał i do usłyszenia. Cześć.